die Großdemonstration am 15. Januar in Berlin sein. Der Höhepunkt der Aktionswoche wird am 8. Januar beginnen wir mit unserer Aktionswoche. Wir werden in ganz Deutschland friedlich, aber deutlich demonstrieren. Dzień dobry, witam na kanale Paferia w poniedziałek z panem Bartkiem. Na tym nagraniu powiemy sobie o wielkim strajku, który odbywa się w Niemczech. To właśnie dzisiaj, 8 stycznia, rozpoczyna się de facto ten strajk, który ma trwać de facto cały tydzień, aż do 15 stycznia. No jest to coś do tej pory niespotykanego. No i warto się zastanowić, skąd ten protest. I tutaj na początek chciałem pokazać, jak wygląda gospodarka Niemiec, a jej stan się pogarsza. Najlepiej obrazują to wyniki sprzedaży detalicznej i stopy bezrobocia, które no, mają negatywną tendencję od czasu wybuchu wojny na Ukrainie. To pokazuje, jak te powiązania z niemieckiej gospodarki z rosyjską były silne, no i stąd też Niemcy na początku no, nie chcieli tej wojny, nie chcieli pomagać Ukrainie, żeby ta wojna się jak najszybciej skończyła. To oczywiście już taka moja ocena, ale poparta argumentami. Zobaczmy, jak to wygląda. Tu widzimy dane ze sprzedaży detalicznej w Niemczech i w Rosji. Ta czerwona kreska tutaj oznacza właśnie ten czas rozpoczęcia wojny na tych dwóch wykresach. No i mamy sprzedaż detaliczną i stopę bezrobocia. Widzimy, że w Niemczech, no tutaj ta sprzedaż detaliczna od czasu rozpoczęcia wojny, no miesiąc w miesiąc jest ujemna. To są spadki rzędu około kilku procent. No tutaj można powiedzieć delikatnie, że w Niemczech jest po prostu stagnacja gospodarcza, a stopa bezrobocia, jeżeli zobaczymy, no rośnie. Od tego momentu rośnie z około 5% już do prawie 6%. Także widzimy tutaj problemy gospodarcze w Niemczech. Natomiast w Rosji, jeżeli popatrzymy tutaj na ten drugi wykres, od czasu wojny oczywiście sprzedaż detaliczna była ujemna, dynamika spadała, ale teraz od nowego roku już Rosja się rozwija znowu. Gospodarka rosyjska jest do przodu, nie jest w stagnacji. I też jeżeli popatrzymy na stopę bezrobocia, to de facto w Rosji ona zaczęła spadać. Tutaj już w 2023 bezrobocie maleje. Czyli no, Rosja sobie radzi, obchodzi sankcje, a Niemcy mają problem. Tutaj zobaczmy jeszcze informację prasową Polskiej Agencji Prasowej. W Niemczech szykuje się wielki strajk. Protesty zapowiadają maszyniści, rolnicy i handlowcy. W proteście też biorą udział przewoźnicy, między innymi z Polski. Tu widzimy nagranie wideo właśnie ciężarówek, tirów z firm transportowych z Polski, jadących właśnie na protest. Widzimy tu flagi Polski, jadących na protest, wesprzeć ten protest w Niemczech. Tutaj mamy na żywo na YouTubie transmisję z jednego z protestów, bo te protesty odbywają się w całym kraju. Mają być też utrudnienia w ruchu, wjazdy, zjazdy na autostrady mogą być utrudnione. Także jest to naprawdę potężny protest. Tu widzimy traktory jadące właśnie już po Niemczech. Farmerzy, no naprawdę to jest imponujące, ile tych pojazdów tam się zbiera. No i też przewoźnicy. Tutaj kolejne wideo z mediów społecznościowych. Już widzimy blokadę dróg. To z dzisiaj. Ogromna ilość traktorów na drogach. Tutaj widzimy też jeden transparent Grüne Nein Danke, czyli zielonym dziękujemy. To jest też te protesty odbywają się przeciwko również tej polityce klimatycznej, która podnosi koszty życia, koszty produkcji, która sprawia, że gospodarka Niemiec staje się no, niekonkurencyjna, zwłaszcza wobec tanich przewoźników z Ukrainy, którzy są na specjalnych prawach w Unii Europejskiej, podobnie jak rolnicy z Ukrainy, no nie muszą spełniać tych wszystkich wymogów klimatycznych i jakościowych, takich jak muszą spełniać rolnicy europejscy. Także no tu jest taki głęboki konflikt polityczny, który odbija się na społeczeństwie. Oczywisty jest też problem tych imigrantów, uchodźców, no, którzy czerpią socjal, niewiele wnosząc do społeczeństwa, do dobrobytu. No, no, to jest obciążenie dla gospodarki niemieckiej, z czym też ci protestujący się nie zgadzają. I cała ta sytuacja może doprowadzić do upadku rządu niemieckiego. No, tutaj wprost ci rolnicy na przykład domagają się odwołania kanclerza Scholza.
No toż właśnie na skutek tego, że budżet, nowy rząd obcina dotacje, dofinansowanie dla niemieckiego rolnictwa, dopłaty do paliw, no to tak właśnie w ramach polityki klimatycznej, no ale też jeśli sytuacja gospodarcza w kraju jest gorsza, no to niestety wpływy do budżetu są też mniejsze, no i to wymaga pewnych cięć. No i cały czas, tak jak mówiłem, problem jest kwestia migracji, która jest już takim problemem europejskim i ona narasta i nie ma rozsądnego rozwiązania tego problemu. Przyjmowanie tych imigrantów tak jak leci, no, nie poprawi dobrobytu w Europie. Także no, tutaj jest poważny problem, co może zmienić pewne trendy w Unii Europejskiej. Warto to obserwować. Także to tyle na dzisiaj. Pozdrawiam z Wieliczki, pan Bartek.